No i hejo, hejo, kochani. Słuchajcie, ja po prostu położyłam się, wróciłam tylko z mieszkania. Dogrywam wam teraz do vloga jeszcze dalej i powiem wam, że zasnęłam. Po prostu zasnęłam. Nie wierzę. No, padłam po prostu jak kawka. Nie wiem, czy mam dobre światło. Mam nadzieję, kurczę, że tak. Wzięłam sobie statyw. Mam nadzieję, że tu nic nie spadnie też. I słuchajcie, pokażę wam. Skoczyłam na chwilę, słuchajcie, do TK Maxa. Tak naprawdę chciałam iść zobaczyć, żeby coś znaleźć tutaj na tą półkę, żeby tutaj ułożyć. Coś oprócz jeszcze tej pamiątki, tego prezentu tak naprawdę od Kasi z Polski. Znaczy z Kołobrzegu w sumie. No i powiem wam, że właśnie tak szukałem, znalazłam zupełnie inne rzeczy, już wam pokażę. Szukałam też jakiś dywanik, żeby tutaj położyć, wiecie, na holu, przy samym wejściu, bo każdy wchodzi z butami, to postanowiłam, że niech tam sobie jakiś taki dywanik leży i słuchajcie, znalazłam coś takiego i nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się spodobało, stwierdziłam, że nawet za tą cenę, słuchajcie, jak się pobrudzi od tych buciorów, to nie będę płakać, oczywiście były ładniejsze, ale tak jak mówię, nie będę płakać, także 12,99, słuchajcie, to mnie kosztowało. I to jest taki chodniczek. Patrzę, gdzie tu jest lewa, a gdzie prawa strona, więc chyba generalnie to jest prawa. Taki ma ściek, czy jak to się tam nazywa. Tak, i tutaj na górze zakończony jest takimi frędzlami. Także myślę, że do tego przedpokoju będzie fajnie pasować. No i też jest w takim fajnym, takim szarawym kolorze z bielą, także naprawdę spoko. Więc to jest rzecz pierwsza. Dalej zakupiłam, słuchajcie, w końcu znalazłam. Na samym końcu już zakupów, naprawdę już prawie przy wyjściu ze sklepu, wynalazłam takie dwa koce, jeszcze nie wiem, jak wyglądają, nie mogłam ich otworzyć. Są one takie, koloru są też mniej więcej podobnego do sofy i to jest coś, co ja szukałam na sofę. Rzekomo ich cena regularna, taka normalna, to 24,99, ja dałam 12,99. No i to są takie Gallery Home, takie koce. No i kupiłam dwa takie same, no bo jak wiecie, no tu jest prawa, lewa strona, potrzebuje dwóch, a nie jednego. Także za chwilę to przyodzieję i oczywiście też przyjdę do was z update'em. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo sama jestem ciekawa, a chciałam zakryć tutaj bardziej te skórzane jakby elementy przed kotami, więc zobaczymy, jak się to spisze. Dalej szukałam też takiej tacki, jakie mam dwie już, słuchajcie, w łazience, co wam pokazywałam, na perfumy. Ja ją mam na perfumy, a teraz znalazłam właśnie fajną srebrną, w srebrnym kolorze. Genialna, idealna, 7,99, słuchajcie, cena jeszcze bardziej idealna. Był wybór, było kilka tacek do wyboru, miałam tak naprawdę w rękach inną. Na samym końcu właśnie wynalazłam tą. Tak to wygląda, zwykła, prosta, bez żadnych tam zawijasów i tak dalej. Dodatkowych elementów, ale ja tak naprawdę nie potrzebuję elementów. Bardzo chciałam, żeby było srebrne i bardzo chciałam, żeby miało lustro, w sensie te takie szkło. O, tu jest naklejka, będzie trzeba ją jakoś zderapać, słuchajcie, z tego szkła. Tutaj patrzę, czy to odejdzie, czy będzie właśnie ślad. Będzie teraz chyba ślad taki. Dobra, ja to doczyszczę i ona wygląda tak. Jak widzicie, stoicie na statywie i ona jest taką zwykłą, prostą tacką, prostokątną. Tutaj jest szkło. No, no i taka. I długa. I co mi się podoba, że jest długa. Także naprawdę super ekstra. No i 7,99, a tamta długa, którą trzymałam jako pierwszą, kosztowała 13, także jeszcze lepiej. Co jeszcze zakupiłam? Ręcznik kupiłam na razie sobie, jeżeli się spodobałyby dzieciom, to też im zakupię. Beverly Hills Polo Club. I on kosztował 12,99. No, także Beverly Hills Polo Club. Bardzo mi się spodobał, po prostu biało-czarny, taki fajny, klasyczny. No i też nie ukrywajmy, że w tym kolorze ręcznik będzie naprawdę bardzo fajnie pasować i prezentować się w łazience. No i tutaj ma jeszcze uchwycik, czego tak naprawdę w sklepie nie widziałam. Szkoda, że tak u góry, a nie tu, bo ja lubię jednak bardziej tutaj, żeby ręcznik wisiał. Idę jakieś dzieci, ale wciąż nie moje. Spoko. Znaczy ktoś krzyczał baj i ktoś tu wchodzi do klatki, więc nie wiem kto. Może grać. Czy coś jeszcze?
Tak, i jeszcze zakupiłam świeczkę. Bourbon and Mandarin, number 4, made in England. Bardzo męska świeczka, dlatego mi się spodobała. Niby 10 funtów, cena taka regularna, 2,99. Ja zapłaciłam za tą świeczką 2,99. Bardzo, bardzo mi się spodobał zapach, bardzo męski. Uwielbiam w ogóle męskie nuty. I czy to wszystko? Tak, no i tutaj już moje dokumenty. Także to by było na tyle. Koniec shoppingu. Tak. Zobaczmy, co się tu dzieje. No nie no, kurczę, pełno dzieci. Pełno dzieciów, tylko nie moje, kurde, przyszło. Ja nie wiem. Nie wiem, co się dzieje, że jeszcze ich nie ma. Obrywają się te naklejki. Wiecie co, ja chyba będę musiała je podklejać jednak. No, odrywają mi się tak, jakoś odczepiają mi. I dupa, Jasiu, pierdzi Stasiu. Czekajcie, zamknę okno, bo się naprawdę zimno zrobiło. Jakaś taka pogoda się zrobiła, nie teges. Odrywają mi się panowie, tu dzisiaj byli do kuchenki i kurczy mi też tutaj tak, a bo oni może mi to tak zahaczyli właśnie tutaj czymś. O, no i zaraz nie wiem, czy wam pokazywałam, to wam pokażę, jak zrobili tą kuchenkę. To, co chciałam. Bardzo proszę, jest zabudowane. Chwilę im to zajęło, tak naprawdę, nie wiem, no z 20 minut byli. I całą półkę zrobili równiusieńką, także nie ma tu żadnych odstających rzeczy. Pięknie jest podłączona, super. Nie wiem tylko jak ona jest, poczekajcie, zaraz sprawdzę. Aha, to widzicie, przesunęli po prostu te całe. Nie chcę, żeby mi telefon poleciał, bo by mi zaraz pękła szyba. Musiałabym się chyba, ja nie wiem, załamać. No, także czekam jeszcze chwilę, jak nic nie będzie, to po prostu pójdę szybciej, dlatego że Gracjan i tak ma klucz, także on wejdzie do domu. Jak on wejdzie do domu, to Oliwie też puści. No nie wiem, kurczę, czy mieliście jakieś zajęcia? Naprawdę, dziewczyny, powiem wam, że dziewczyny, chłopaki, po prostu jakby zapomniałam. No, taka ze mnie matka. Zapomniałam po prostu. Za dużo mam już tych dat i tego wszystkiego. Nie wiem, chyba po prostu wyskoczę. Ja do Azdy mam tak naprawdę tu kawałeczek, więc nie wiem właśnie, czy czekać, czy nie czekać. W sumie czekałam na nich, no i zasnęłam. Może kawę zrobię? Co? Może zrobimy sobie kawę. Zróbmy sobie kawę. O, a co? Nie wiem, widać czajnik? Teraz widać. To zróbmy sobie ją kawałą. Wypiję z wami kawę. No, czy ty wodę tu jesteś? Nie macie. Bo się ta chmura, kurczę, urwała. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale bardzo tak szarawo się zrobiło i mocno pada deszcz. Znaczy padał. Teraz akurat chwilowo nie pada. A mnie właśnie Karolcia tak zaraziła, bo mówi, o, zrobię dzisiaj, mówi, naleśniki. No i wystarczy, że to powiedziała i jakoś tak już powiem wam, że poczułam ich zapach. To jest tak, jak ktoś mi mówi coś, na przykład ostatnio Łukasz mi opowiadał o kawie, to ja właśnie, jak on opowiadał, to ja z kolei czułam zapach kawy. Tak po prostu, chodź to do mnie. Dobra, no to zróbmy sobie kawcie, Monia. Karol, pijesz ze mną kawę na nowym mieszkaniu. Także to już druga kawa, to nie jest pierwsza z tobą, to jest druga kawka już, jeżeli chodzi o ten kubas. Biorę jeszcze ten cukier, żeby go zużyć. Ludzie, oni są. Nie wiem nawet, czy mnie to widać. Gadam, gadam. No i co u mnie jeszcze się dzieje? I dzieje się u mnie to, że byłam dzisiaj w karpeciarni. Właśnie, że tak mówię, ale jakby ktoś nie wiedział, o co mi chodzi, to chodzi mi o te Hutchisons chyba oni się nazywają, Carpets. Widzieliście na vlogu, jak podjechało auto, więc to ten napis, co tam był na auto, to właśnie oni. Nie wczuwałam się w tą nazwę, ale kurczę, powiem wam, że tamto leje chyba z tamtej strony. I załatwiłam, słuchajcie, to, że będzie miała Oli karpet. Oli będzie miała karpet w poniedziałek. Ale mam nadzieję, słuchajcie, że jej się spodoba, dlatego że wybrałam jej jasny. Taki z tych. Miałam trzy odcienie do. Trzy miałam do wyboru. Trzy miałam do wyboru. Patrzcie, jak jestem pocięta. Cała jestem pocięta po prostu w plastrach. Widać, nie? Że coś robię. No, a nie leży i pachnę. Wszędzie mam łapy pocięte, jak nie wiem co. No i Oli będzie miała bardzo jasny taki karpet, także no cholernie się cieszę, bo to już będzie bliżej niż dalej. Zostanie już mi tylko moja sypialnia. Tylko, słuchajcie. Także i to już będzie, czyli może to jest taki półmetek już, no bo już Oliwi pokój będzie zrobiony, łóżko ona ma. Domówię im komody, no to powiedzmy, że no jedna półtorej wypłaty i odłożę im na komody, czy tam na biurko.
bo nie wiem kto co będzie chciał i będzie zrobione, bo tak jak mówię, łóżko mają. No i później już tylko takie dodatki typu pościel, lampeczka, sereczka, wiecie. Ja wiem, że te dodatki też kosztują, ale te dodatki to jest fajna rzecz, bo jedziecie raz i przywieziecie na przykład, nie wiem, no dajmy na to tak jak raz ostatnio, całą torbę, kurde, wszystkich tych różności. Także ja teraz będąc, słuchajcie, obkupiłam naprawdę dodatków, można powiedzieć, że do całego mieszkania. Bo trochę tu, trochę na, też na przedpokój, coś na kuchnię, coś na salon, bla, bla, bla. Tak, no, i tak mogę sobie do Was pogadowywać. Także fajnie, też się cieszę, że takie jasne tło mamy, słuchajcie, do nagrań. No i w mojej sypialni też będzie jasno. Wytargałam w ogóle moją tapetę też i powiem Wam, że waham się, dlatego że tutaj mam gładkie ściany i tą tapetę mogłabym sobie śmialusieńko położyć na jakiejś jednej czy na dwóch ścianach. Zastanowię się jeszcze. Do tego wiele nie trzeba, bo potrzebuję tylko tak naprawdę klej do tapety i nic poza tym. Tapetę już mam, no i ja myślę, że położenie tej tapety akurat z obcięciem ze wszystkim w holu, tak myślałam, żeby to zrobić. Może właśnie tylko na tej jednej głównej ścianie by tak ładnie, ozdobnie to wyglądało. Powiem Wam, że widzę to. To też by tak fajnie rozjaśniło. To jest ta tapeta taka, ta biała, z takim złotym paskiem. Zresztą za chwilę Wam przyniosę i pokażę. I to jest dokładnie ta tapeta, słuchajcie, taka. Ona jest niby nijaka, ale naprawdę uwierzcie mi, że bardzo ładnie wygląda. I naprawdę dość sporo mi jej zostało. Ja ją kiedyś chciałam użyć na tło dla Was do nagrywania, ale wiem, że źle wyglądam, bo chyba światło mam... Chodzi o to chyba, że światło mam przed sobą, nie? Czekajcie, ja usiądę z drugiej strony. No za mną nie będzie nic widać, no chyba lepsze światło, nie? No, także właśnie to jest dokładnie ta tapeta, ona jest taka jasna i ma takie złote paski, także wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo ładnie wyglądać. No i tak rozmyślam. Rozmyślam, bo powiem Wam, że akurat w tym mieszkaniu to sama bym to położyła. Po prostu tylko klej do tapety i jadę z koksem. Wezmę sobie podstawkę. O, Kawcia, tak. Tego mi było trzeba. No, no i co? No ja będę się za chwilę właśnie zbierać i wyskoczę do Azdy po... Jeszcze chciałam też ramki na zdjęcia. Bardzo chcę mieć zdjęcia tu na ścianie. No i właśnie się tak zastanawiam, Wam powiem. Bo nie wiem, na której ścianie bym zrobiła tą tapetę. Jak przyjdzie Oliwia, to powiem, żeby tak przyłożyła i trzymała, słuchajcie, przy ścianie, a ja będę sprawdzać sobie, czy właśnie tu na tej takiej większej, zaraz Wam zresztą to pokażę. O, rozmyślam, albo tu i wtedy właśnie tylko na tej ścianie by była ta tapeta, taka w sensie, że taka tylko na jednej, tu by nie musiała być i mogłaby być tu, czyli byłby taki jakby pasek. A jeżeli nie, to być może tylko tą wejściową i tą, o, czyli taki korytarzyk z tej tapety. Tylko nie wiem, czy korytarzyk nie będzie tak, wiecie, czy to nie będzie tak źle, albo może tylko tu. Jeszcze właśnie nie wiem, ale widzę tą tapetę, bo na początku moja myśl pierwsza to była, żeby tu ją położyć, ale tutaj wypada mi, słuchajcie, kaloryfer i ona by tu nie doszła mi do samego dołu. Musiałabym ciąć paski. Idzie chyba presja? Nie, to nie gracja. No, a teraz Wam pokażę za jakieś światło, tak wygląda kolor wykładziny u Gracka, także... Jestem bardzo zadowolona. No, a to już pokazywałam Wam chyba. Tak, pokazywałam Wam dzisiaj te obrazki. Też mi się bardzo podobają. No ale muszę mówić, tak jak mówię, muszę się zastanowić z tą tapetą, ale z racji tego, że ona ma złoty paseczek. A ja tutaj mam złote, takie lusterkowe, srebrne tak naprawdę dodatki. No i hejo, hejo. Słuchajcie, zobaczcie, wyczaiłam takie przejście. Znaczy wyczaiłam, ja już je znałam tutaj jeszcze, kiedyś mieszkałam. Pamiętam, że tędy spacerowałam z Gracjanem, jak był mały, był w wózku. Więc właśnie tędy teraz, dzisiaj pierwszy raz zmierzam do Azdy. Można powiedzieć, że 2 minuty temu wyszłam z domu. No to sami widzicie, jak daleko mam tak naprawdę do pierwszego lepszego sklepu, takiego większego, czyli do Azdy. Właśnie już go widzę. Także dojść tutaj trzeba te 2 minuty, 3 minuty mam do sklepu. Także naprawdę, naprawdę super sprawa. A ten sklep, czyli Azda, znajduje się tuż, o tutaj właśnie naprzeciwko jest Boots, New Look i te wszystkie inne. Tylko, że to jest takie przejście z tyłu. I tu przede mną już po prawej stronie widać Azdę. Widzę Azdę. W ogóle fajne miejsce na spacer, Wam powiem. Bardzo fajne. Takie krzaczaste.
No a tutaj płynie sobie ta rzeczka. Nie wiem, czy coś widać. O, nad rzeczką opodal krzaczka. Ryby można łowić. Wędkę zarzucaj. Chodź. No także idę z synkiem. Idziemy, bo mam ochotę dzisiaj na naleśniki z nutellą i z bananem. Tak sobie wymyśliłam i byłoby fajnie, jakby się udało właśnie je zrobić. Także idziemy po mąkę. No i już jest Asta, zaraz mu pokażę. Idziemy po mąkę, po pierdoły, po nutellę. I tam jeszcze kilka rzeczy do domu, bo już nie mam. Pusta lodówka się prawie znowu robi i za mną już Azda. Także naprawdę strasznie fajnie, bo bliziuteńko. Tutaj od tyłu i jestem już w Aździe. Także każdą porą roku i porą dnia mogą nawet dzieciaki śmiało wyskakiwać, bo to jest strasznie bliziuteńko. Dobra, co? Ja idę do sklepu. Koców nie położyłam na sofie, bo nie wygląda to po prostu ładnie, nie podoba mi się. Ewentualnie będę je po prostu zarzucać, jak kociaki będą przychodziły na sofę. Także wtedy zarzucę sobie koce. A tak to do tej pory na razie będą one sobie taką ozdobą, że jak komuś pomotał się, że jak komuś będzie chłodno, to po prostu się nimi okryje. Gdzie ty poszedłeś? Naokoło. No. Tak sobie poszłam na skróty. A co? Trzeba sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. Teraz musi lecieć tutaj do ścieżki. Dobra, także odzywam się do was niebawem. No i hejo, hejo, słuchajcie, wróciliśmy do doma i zrobimy sobie hol z siaty, hejo, tylko ustawiam, nie ruszaj się. Hol z siaty zrobimy, słuchajcie, zacznę, co ty jesz? O nie, myślałam jeszcze tego, co kupiłam i tak swój przez cały filmik. Wiesz, ozdobą moją. Kupiłam oczywiście płatki owsiane i słuchajcie, jestem w szoku, bo to są bardzo dobre. Wiem, że mi się ruszasz, a pachnie to. I są strawberry jam. Za funta były. W ogóle nie rozumiem, dlaczego były za funta. Zakupiłam moje ulubione, jeżeli chodzi o croissanty, to moje ulubione to almondowe. Czyli almond to co? Migdał. Migdałowe. Uwielbiam. Zakupiłam przepiękną ozdobę na moją nową komodę. Po prostu mi się to tak spodobało, że gdybym miała więcej hajsu dzisiaj, kupiłabym jeszcze jedną. Nie wiem, w sensie po co, gdzieś na pewno bym wykorzystała, bo jest po prostu fantastyczna, strasznie mi się podoba i była po 6 funtów w haście. W haście, ja idę ją położyć i zaraz wracam. Ty przestań pipisiować. Co? No kurde, czad. Nie jeń. Dobra, ozdoba położona, lecimy dalej z koksem, bo zaraz jemy naleśniki. Chodzą za mną naleśniki. Gracjan kupił sobie fajny ręcznik i chcieliśmy wziąć Oliwii, ale nie wiedzieliśmy, jaki będzie chciała kolor. Gracjan wybrał taki, bardzo fajny, powiem wam, że też bym ten kolor wybrała. Bardzo mi się podoba, ale że ja już sobie zakupiłam dzisiaj ten polo, no to na razie już mi nie starczy do pierwszego plenia, także ten kupił sobie Gracek. Kupiliśmy, słuchajcie, jogurty, także jogurty muszą być. Dalej, Gracjan kupił sobie takie śmierdzące kiełbaski. Takie, on bardzo je lubi. Dalej zakupiliśmy na samym wejściu, chciałam spróbować białe Twixy. Biała czekolada. Oczywiście tutaj teraz mówię cały czas dietetycznie. Jesteśmy w sferze diety. Teraz wzięłam właśnie takie naklejane wieszaki do łazienki na ręczniki, żeby nie wbijać żadnych haków. Szynka, jedna z takich lepszych. Proszę to tu położyć. Żółty ser, lubię go poza tymi polskimi, to ten właśnie jest przepyszny. Ja kupiłam tą pancettę pokrojoną w kosteczkę. Pancetta, mam ochotę na jajecznicę z takim bocusiem. Dalej, słuchajcie, nowość, nie widziałam ich nigdy wcześniej i tak naprawdę ja wybrałam te i powiem wam, że no po prostu jem je już oczami, ja w ogóle wybrałam te cukierki Dame, a Gracjan wybrał Caramel Cadbury, także takie pączki dzisiaj dietetycznie strasznie dietetycznie się, odchudzamy się wręcz, no, także, pokaż. Normalnie moje ulubione, a to nie otwiera jeszcze. Synek sobie wziął takie do szkoły, takie te serki. Wow, jak ten pies ciągnie tą dziewczynkę biedną.
Dobra, taki wielki pies ciągnie dziewczynkę, słuchajcie. Mleko i mąka, nie było żadnej polskiej, więc wzięłam normalną, także taka pszenna mąka, mleko polskie, łacia te. Dalej w tematyce diety i ożywiania light, no to synek wybrał sobie Godfellas, taka właśnie pizza margherita. I druga pizza, jaką ja wybrałam, to jest barbecue chicken, bo uwielbiam po prostu. I to by było na tyle. I do tego jeszcze jest Kubuś, Kubuś, kolorowy banan. To twoje? Także Kubuś, tak, to moja. Co teraz jeść? Już w końcu nie wiem, naleśniki będę robić, poczekaj. Nie. Także i Kubuś bananowy, uwielbiam, więc tu niech stoi. No i to by były wszystkie nasze zakupy. Tak, zrobię zaraz, czekaj. Także odkładam nasz koszyk. I bierzemy się za robienie pizzy. Naleśników, pizzy, pączków, wszystkiego, słuchajcie. Także do usłyszenia niebawem.